Nie zawsze może być lepiej. Są sytuacje, w których jest smutno i to nawet jeżeli czas miał leczyć rany i nie leczy. Chodzi o sytuację pewnego mieszkańca stolicy, który to kiedyś jechał na gapę, a jak wiadomo, jeździć na gapę nie wolno. Nie opłaca się, są duże mandaty. Pana za jazdę, w zasadzie na jeździe na gapę złapano, dostał mandat, no i postanowił, że go nie zapłaci. Czas sobie leciał i pewnie pan myślał, że ujdzie mu to na sucho. Tymczasem okazało się, że dostał wezwanie do zapłaty. Ciekawe jest to, że oczywiście doliczono procenty, odsetki, różne inne wynalazki, a sam mandat trafił mu się 11 lat temu. 11 lat czekał. To było gdzie? Gdzie to było? W stolicy? W stolicy, no. A co tak długo ten mandat? No to Warszawa! Stał w korku! Przeprowadzono sondaż wśród nas, Polaków. No i wyszły naprawdę piękne kwiatki. Nikt się ciebie nie pytał, bo mrugali do ciebie, widocznie miałeś za oczy zamknięte. Okazuje się, że wielu z nas nie ma bladego pojęcia o systemie podatkowym, który w Polsce obowiązuje. I podobno wśród badanych 21% ludzi stwierdziło, że, i to jest hit, w ogóle nie płaci żadnych podatków. O, oh, wow. No, tak szczerze, to czasem lepiej nie wiedzieć. Jeszcze sporo ludzi nie zobaczyło pieniędzy z tarczy antykryzysowej 2.0. A która teraz mamy tarczę już? A teraz już jest tarcza antykryzysowa 4.0, proszę pana. Okej, okay, czekamy na piątkę. I jak się okazuje, w tej tarczy antykryzysowej 4.0 jest pomysł, żeby niezapłacone rachunki za nie nie będą pozbawiać nas prądu, gazu oraz ciepła. O! W sensie, że nie odłączą tego, nie jak odłączą, nie płacisz. Nie. A jak ktoś ma odłączone, to mu później podłączą? Tak dla kolegi pytam. To teraz bardzo poproszę, żebyście panowie zrobili tak. Ach, no właśnie. Każdy z nas zna to uczucie. Trochę smutno, trochę słabo i nie wiadomo do końca, jak się zachować. To uczucie nieoddania. No tak. No i właśnie chodzi? To teraz czuje Japonia, która właśnie poprosiła Rosję o oddanie wysp. Czy? Wysp, naprawdę. Chodzi o to, że Rosja podobno zabrała Japonii wyspy na Pacyfiku i nie chce ich oddać i oni teraz proszą ładnie o to, żeby im oddać. Ale czekaj, jest dziwna akcja, że państwo prosi inne państwo o oddanie wysp. No, jeszcze dziwniej będą czuć się mieszkańcy, jak w końcu te wyspy oddadzą. Słuchaj, ty masz ludzi dużo na sumieniu, prawda? Tak, ale ja jeszcze nie byłem na takiej imprezie, żebym się obudził w innym państwie. Ale wszystko przed nami, trzeba przyznać. 2020 rok jest naprawdę bardzo dziwacznym rokiem i zapewne jako taki przejdzie zdecydowanie do historii, a warto zaznaczyć, że mamy dopiero maj, więc jeszcze nie ma połowy. No ale do listy tych dziwacznych rzeczy wypadałoby, słuchajcie, teraz dopisać wypowiedź Andrzeja Gołoty, mieszkający za oceanem polski bokser, wyznaczył nawet swojego przeciwnika, ma być nim Mike Tyson i co ciekawe, Gołota powiedział, że mogę walczyć nawet jutro! Zważając na to, że Tyson ma 56, a Gołota 52 lata, może to być mega emocjonująca walka. Tak, pod warunkiem, że odbędzie się w Ciechocinku! Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy. Wszyscy by chcieli, ale usłuchajcie, nie odbędzie się. Ale co się nie odbędzie? Lub po prostu powiedzmy, że odwołano, słyszymy ostatnio, słyszymy to często, za często, prawda, ostatnio. Że nie odbędzie się, nie odbędzie odwołano. Się, odwołano. Tak, nie ma koncertów, czego jeszcze nie ma? Filmów, nie ma festiwali. No nie w ma. Ogóle jest tak kiepsko. Długo by tak wymieniać. Zgadza się, teraz do listy rzeczy, które się nie odbędą, dołączy naprawdę ważne wydarzenie, w którym kiedyś Kama brała udział. Miała miejsce od wielu lat i teraz jej zabraknie, możemy to powiedzieć oficjalnie. Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, nie odbędzie się inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Ojej, jak smutno. No smutno, smutno, no ale kolejna porażka z rzędu mogłaby zaboleć, więc Niemcy pewnie odetchnęli z ulgą. Słuchajcie, rząd będzie teraz, niby rząd, ale jednak jasnowidzowie. My ciągle na froncie z koronawirusem, jak wszyscy wiemy, raz idzie lepiej, raz gorzej. Ale jakoś to idzie. Jakoś to idzie, to prawda. Ekipa z Wiejskiej. Lubimy. Nasi ludzie. To prawda, na bieżąco informuje nas co i jak, podają dane, statystyki i tak dalej, ale nastąpił przełom. Mimo, że stosujemy się do wytycznych ministra zdrowia, no i właśnie tam człowiek zapowiedział, że między wrześniem a październikiem, był to dokładnie minister, pojawi się druga fala zachorowań. No ale tak serio, to skąd on może wiedzieć, kiedy nadejdzie ta druga fala, no? No ta wróżka, do której dzwonili, podobno myli się bardzo rzadko, więc wiesz.
jako że pierwsze klasy ruszyły, drodzy państwo, dzisiaj pierwszy temat to pomysłowość, bo jak się domyślacie, pomysłowość ludzka nie zna granic i kiedy już nam się wydaje, że naprawdę widzieliśmy wszystko i że nic głupszego nie da się wymyślić, to zawsze trafi się jakiś zawodnik. Tym razem chciałem wam przedstawić autora genialnego pomysłu, bo zawodnik pochodzi z gminy Łęczna. Brawo! Pana zawodnika od dłuższego czasu poszukiwała policja i jakoś nie mogła go trafić, bo facet naprawdę miał zdolność, niczym wielki Houdini, czarodziej świata, ukrywać się przed policją i ukrywał się dosyć sprawnie. No ale w końcu niestety musiało to nastąpić, dla niego niestety, dla policji na szczęście, faceta złapano. Otóż funkcjonariusze mieli naprawdę nie tęgie miny, bo w końcu go znaleźli w domu, a konkretnie w pralce. Pralce? Ciekawe jak wyszedł. No bardzo łatwo, ktoś zagroził, że włączą wirowanie. Patrzymy na nasze polskie podwórko, no powiedzmy aktorskie, filmowe, chociaż nie wszyscy mówią, że jest aktorem. U mnie git, no. Kłębo na Fide jest największym jego fanem. Proszę państwa, Sebastian Fabiański przez J, Polska. Młody aktor, prawda, dobrze wyglądający. Głównie znany z filmów Patryka Wegi. To prawda, bardzo mu się przytyło. Ojej. Mówi się, że nawet jest teraz trzech, a nawet czterech Sebastianów. Zadam pytanie, dlaczego pan tak tyje? No i wytłumaczył się, że te zmiany w wyglądzie to wszystko przez przygotowania do nowej roli. Słuchaj, ale jeżeli nadwagę da się wytłumaczyć przygotowaniem do roli, to ja się przygotowuję do trzech na raz. Co rusz dowiadujemy się o nowych rzeczach, które będziemy mogli robić. No i nie jest źle, bo według najnowszych informacji będziemy mogli wybrać się do kina jeszcze przed wakacjami. Do kina! Przed wakacjami! Sęk w tym, że nie do końca wiadomo, które to wakacje! The best.